nie jest rzadkim zjawiskiem. Fakt, że wydarzenie, które było kompletną porażką, przedstawiane jest jako wielki sukces. W dziejach polskiego oręża wielokrotnie celebrujemy spektakularne porażki, podkreślając, że co prawda przegraliśmy, ale walczyliśmy dzielnie. Podobna sytuacja miała miejsce podczas I wojny światowej. Wielka Brytania do tej pory celebruje to wydarzenie jako dni chwały brytyjskiego oręża, pomimo że cała operacja okazała się po prostu niezaprzeczalną porażką. Mowa tu o rajdzie na Zeebrugge w dniu 23 kwietnia 1918 roku. Była to podjęta przez Royal Navy próba zablokowania belgijskiego portu Bruges-Zeebrugge. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek Morskich Opowieści. Pragnąłbym podziękować wszystkim widzom za zamieszczone komentarze pod ostatnim filmem Zagadką. Podniosło mnie to trochę na duchu, dowiadując się, że nie tylko ja pamiętam Wieńczysława Nieszczególnego i książkę Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, jedną z moich ulubionych lektur z lat szkolnych. Dziękuję. Najpierw to szedł jeden taki okularnik, elegancko ubrany w kapeluszu na głowie. Nieszczególny. Nieszczególny! Nieszczególny! Nieszczególny. Wiosną 1918 roku pierwsza wojna światowa trwała już czwarty rok, a armie wciąż walczyły i wykrwawiały się w błotnistych polach Flandrii. Carska Rosja, wyczerpana i spustoszona rewolucją, wypadła z wojny. Niemcy przesunęły swoje uwolnione wojska na zachód, rzucając swoje nowo przybyłe Stormtruppen na wyczerpanych Francuzów i Anglików. Linii aliantów ugięły się, ale nie złamały. Zwłaszcza, że teraz z pomocą przybyli Amerykanie, wysyłając setki tysięcy świeżych, chętnych do walki żołnierzy, aby pomogli zakończyć brutalny impas na froncie zachodnim. Na morzu, pomimo wprowadzonego systemu konwojów, niemieckie okręty podwodne nadal stanowiły poważne zagrożenie dla statków przewożących świeże wojsko i amunicję tylko po to, aby ich wrzucić w tryby gigantycznej maszyny do mielenia, tak zwanego meat grinder, ostatnio bardzo popularnego określenia. Tymczasem U-boty nadal bezkarnie przemykały się przez kanał La Manche, by siać spustoszenie wśród transportowców na północnym Atlantyku i wodach na zachód od Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dla brytyjskiej admiralicji stało się jasne, że trzeba było je zatrzymać. Dokumenty przechwycone z niemieckiego U-bota zatopionego u wybrzeży Irlandii rzuciły nowe światło na kwestię dróg przejścia U-botów na Atlantyk. Dowódcy okrętów podwodnych otrzymali surowy rozkaz przepłynięcia kanału La Manche w ciemności i na powierzchni, zanurzając się głęboko tylko w przypadku jakiejkolwiek szansy na odkrycie. Okrętom podwodnym, które płynęły znacznie dłuższą trasą na północ wokół Szkocji, nakazano, jeśli to możliwe, dać się zobaczyć, aby przekonać Brytyjczyków, że Niemcy wysyłają tamtędy większość swoich jednostek. Po prostu Niemcy nie chcieli zepsuć sobie stosunkowo łatwej drogi przejścia na Atlantyk.
Jednak nie wszystkie U-boty stacjonowały w Niemczech. Wiele z nich miało swoją bazę bezpośrednio po drugiej stronie kanału La Manche w okupowanej Belgii, w mieście Brugia. Z Brugi okręty podwodne i eskadry kutrów torpedowych miały do przejścia tylko 8 mil do morza skomplikowanym systemem kanałów, które wpadały do kanału La Manche w maleńkim porcie zwanym Zeebrugge lub Zeebrugge. Port w Brugi mógł pomieścić około 30 okrętów podwodnych i jeszcze więcej kutrów torpedowych, które mogłyby również wypłynąć w morze trudniejszą trasą kanałową do portu w Ostendzie. Ponieważ U-boty stacjonujące w Belgii znajdowały się bliżej brytyjskich szlaków żeglugowych, miały znacznie większy promień działania niż te płynące z Niemiec, a ich załogi pozostawały znacznie świeższe podczas służby w swoich obszarach operacyjnych. Port śródlądowy w Brugi został uznany przez Niemców za bardzo cenny nabytek, od kiedy został zdobyty w 1914 roku. Ponieważ znajdował się 6 mil od linii brzegowej, miasto było zabezpieczone przed ostrzałem z morza ze strony brytyjskich okrętów wojennych. Sam port Zeebrugge najeżony był artylerią, ale niemieckie działa, które mogły prowadzić ogień z bliskiej odległości, nie były jedynymi problemami. Ujście kanału znajdowało się daleko za olbrzymim molem czy falochronem, który utworzył sztuczny port otaczający wejście do kanału. Molo zaczynało się pół mili na zachód od ujścia kanału, a następnie zakręcało na północny wschód przez kolejne półtorej mili. Cały kanał wymagał ciągłego pogłębiania ze względu na gromadzenie się mułu nanoszonego przez prąd pływowy. Obok brzegu molo zaczynało się od 300-metrowej grobli prowadzącej do wiaduktu lub otwartego pirsu wykonanego ze stalowych dźwigarów, również długiego na około 300 metrów. Konstrukcja tej części mola tworzyła coś w rodzaju efektu śluzy umożliwiającej zachodniemu prądowi pływowemu na obmycie wnętrza portu z mułu. Obie części mola łączyła z brzegiem wspólna droga. Następnie był sam falochron, szeroki na około 80 metrów i długi na ponad milę. Droga biegła dalej, a od strony morza wysoka balustrada wznosiła się na 9 metrów nad poziom morza, nawet podczas przepływu. Ostatnią częścią mola był wąski pirs o długości 90 metrów, zakończony latarnią morską. Ta sekcja miała również parapet skierowany w stronę morza i była wyposażona w co najmniej 6 dział artyleryjskich, które mogły z bliskiej odległości rozerwać na strzępy każdy okręt próbujący przepłynąć obok nich do kanału. Co gorsza, następna przeszkoda blokowała kanał na końcu pirsu. Przeszkoda ta składała się z 4 barek połączonych ze sobą kablami i wypełnionych kamieniami. Za nimi była kolejna przeszkoda składająca się z ciężkich sieci wspartych na bojach, aby blokować jednostki, które by próbowały przedostać się do portu. Za główną częścią mola znajdowała się bateria ciężkich dział 5,9 cala, które mogły również osłonić wejście do kanału. Co gorsza, molo było pełne betonowych stanowisk dla karabinów maszynowych i przeciwlotniczych, stanowisk piechoty i zasieków z drutu kolczastego. W tym miejscu stacjonowało ponad 1000 niemieckich obrońców. Na dodatek niemieckie niszczyciele zwykle były zacumowane wewnątrz molo,
gdzie ich działa mogły również bronić wejścia do kanału. Wyglądało na to, że Niemcy, zdając sobie sprawę ze znaczenia portu, byli przygotowani na wszelką ewentualność. Ale to miało się wkrótce zmienić. 3 dni po Bożym Narodzeniu 1917 roku nowy i dynamiczny przywódca objął dowództwo patrolu w Nowere. Kontradmirał Roger Keyes przygotował ryzykowną operację mającą na celu zablokowanie obu portów, to jest Zeebrugge i Ostendy. Keyes był człowiekiem, który polaryzował opinię. Niektórzy uważali go za niezwykle pomysłowego i pełnego inicjatywy, inni natomiast odrzucali go jako lekkomyślnie agresywnego i prącego na oślep do przodu. Pierwotny plan ataku został zaproponowany dużo wcześniej przez brytyjskiego pierwszego lorda morskiego Sir Johna Jellicoe, na krótko przed jego nagłym zwolnieniem z pracy pod koniec 1917 roku. To zwolnienie nastąpiło w wyniku jego ciągłej niechęci do poparcia polityki konwojowej. Jellicoe zyskał w zasadzie akceptację swego planu, faktycznie sformułowanego przez dowódcę Dover Patrol Sir Rogera Keyesa. Poprzez przedstawienie gabinetowi swojego poglądu, że dalsza zdolność Wielkiej Brytanii do prowadzenia wojny zależy od zablokowania wyjść z obu portów, a tym samym odmówienia niemieckim okrętom podwodnym dogodnych baz. Początkowe plany akcji przedstawiały się następująco. Bazy te miały być celem ataku brytyjskiej dywizji piechoty desantującej się na belgijskim wybrzeżu w ramach wsparcia letniej ofensywy w 1917 roku. Jednak Brytyjczycy, niechętni przeprowadzenia większej operacji desantowej po porażającej klęsce pod Gallipoli w 1915, odwołali tę operację. Zamiast tego monitory Royal Navy zbombardowały 2 bazy. Zaatakowały je również brytyjskie samoloty. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, zwolenniczka ataku u źródła, zorganizowała nawet skrzydło powietrzne piechoty morskiej, aby przyłączyć się do tych ataków, ale osiągnięcie gotowości operacyjnej zajęłoby długie miesiące. Musiano poszukać innego rozwiązania. Ostatecznie plan działania przyjął kształt następujący. Zadanie główne Zeebrugge. Siłami 4. Batalionu Piechoty Morskiej, wspartego grupą szturmową marynarki, wysadzonych z zaskoczenia pod osłoną zasłon dymnych ze specjalnie przygotowanego krążownika Vindictive oraz promów pasażerskich Iris II i Daffodil, opanować molo, zniszczyć rozmieszczoną tam niemiecką artylerię w maksymalnym stopniu, wyłączyć z użytku schrony dla okrętów podwodnych i bazę wodno-samolotów. Wprowadzić do wylotu kanału stare, zdeklasowane, wypełnione betonem krążowniki Thetis, Intrepid i Ifigenia oraz zatopić je w założonych miejscach, zdetonować pod wiaduktem łączącym molo z lądem stałym wypełnione materiałem wybuchowym stare okręty podwodne C1 i C3. Siłami krążownika Vindictive, obu promów i małych jednostek ewakuować desant, załogi szkieletowe z jednostek blokujących i okrętów podwodnych. Jeżeli kanały w tych 2 portach mogłyby zostać zablokowane, baza niemieckich okrętów podwodnych w Brugi zostałaby zneutralizowana. Była to jednak operacja wielkiego ryzyka. W
Mimo to Keyes uważał, że jego plan może się powieść. Sztuka polegałaby na tym, aby najpierw zaatakować molo i wysadzić na nie desant, aby uciszyć działa. Nawet gdyby nie udało się zniszczyć dział, desanty mogłyby wywołać tak wielkie zamieszanie, że garnizon zauważyłby okręty blokujące za późno. Dopiero wtedy, gdy byłyby one tuż przy wejściu do kanału. Do tego celu Keyes zarekwirował 6 przestarzałych, lekkich krążowników, pierwotnych przeznaczonych na żyletki, ale teraz mogłyby zakończyć swoją karierę w znacznie wspanialszym stylu. Thetis, Ifigenia i Intrepid byłyby przeznaczone do zablokowania Zeebrugge. Stary krążownik Vindictive miałby do odegrania inną rolę – przewiezienia na swoim pokładzie desantu piechoty morskiej, który miałby dokonać ataku na molo. Sama w sobie akcja była określana jako misja wysokiego ryzyka. Jej powodzenie było uzależnione od bardzo wielu czynników, które powinny zadziałać równocześnie o określonej godzinie i w ściśle określonym miejscu. Wysokość przypływu, odpowiednia pogoda, sprzyjający wiatr dla zasłony dymnej i brak mgły, bezksiężycowa noc oraz całkowite zaskoczenie miały kluczowe znaczenie dla planu i jego harmonogramu. A wszystkie te czynniki były niezależne od człowieka. Złożone plany Keyesa zostały sporządzone w pośpiechu i zawierały wiele potencjalnych punktów niepowodzeń operacyjnych. Informacje wywiadowcze wspierające planowanie były ograniczone, częściowo ze względu na potrzebę ścisłego zachowania tajemnicy. Ostatecznie postanowiono, że w operacji łącznie wezmą udział 162 okręty. Oprócz zarekwirowanych krążowników Thetis, Intrepid i Ifigenia oraz Vindictive, okrętów podwodnych i promów, znajdowały się tam 2 ciężkie monitory do bombardowania brzegu, grupa niszczycieli do osłony operacji i cała chmara małych, szybkich łodzi motorowych do akcji ratowniczych i ewakuacyjnych. Inne łodzie motorowe miały zbliżyć się do brzegu, aby wytworzyć zasłonę dymną, a następnie miały wpłynąć do samego portu, aby storpedować wszystko, co byłoby tam zacumowane. Do całej armady dodano także kilka ciężkich bombowców Handley Page. Miały zbombardować Zeebrugge podczas ataku, powodując jeszcze większe zamieszanie i rozproszenie garnizonu. 2 pozostałe zarekwirowane krążowniki Brilliant i Sirius miały być użyte do równoległego ataku na Ostendę. Natychmiast rozpoczęły się szeroko zakrojone modyfikacje Vindictive. Ze względu na ogromną wysokość mola od strony morza, należało wymyślić jakiś sposób, aby szybko i bezpiecznie wprowadzić desant na szczyt mola. Brytyjscy stoczniowcy wyposażyli Vindictive w 18 wąskich ramp, które były podnoszone za pomocą linek. Podstawy tych ramp były przymocowane zawiasami do podniesionego pokładu zbudowanego na całej długości lewej burty. Dobudowany pokład zbliżyłby żołnierzy desantu do szczytu balustrady na molo, ale nadal znajdowaliby się oni znacznie poniżej krawędzi. Piechota morska musiałaby także nieść drabiny, aby zejść z 5-metrowego spadku z parapetu na molo.
Ponieważ Windyktyw miał głębokie zanurzenie, zawsze istniało ryzyko, że wpadnie na minę na niezbadanych płciznach w pobliżu Zeebrugge. Aby zapewnić dodatkowe wsparcie, Kiss nabył dwa najbardziej dziwaczne okręty z całej armady, promy pasażerskie, Iris II i Daffodil. Do tej pory były to spokojne, cywilne promy rzeczne, które pracowicie przeprawiały mieszkańców Liverpool przez rzekę Mersey. Mimo swojego przesadzistego, łagodnego wyglądu, Iris i Daffodil były stabilne i wytrzymałe, a ich kadłuby były podwójne i, co najważniejsze, miały płytkie zanurzenie. Ich zaletą było także to, że mogły pomieścić mnóstwo pasażerów. One także zostały obciążone workami z piaskiem oraz materacami i wyposażone w sprzęt do wytwarzania dymu, kotwy i drabinki umożliwiające wspinanie się po stromym parapecie mola. Tak wyposażone wybierały się na wojnę. Plan przewidywał też udział dwóch starych okrętów podwodnych klasy C. C1 i C3 były w rzeczywistości pływającymi bombami. Każdy z nich przewoził bardzo okrojoną załogę składającą się zaledwie z 6 osób i około 5 ton amatolu, materiału wybuchowego. Ich zadaniem było przedostanie się na zachód, zaklinowanie się pod dźwigarami wiaduktu i podpaleniu lontów. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, stalowe dźwigary molo znikną w błysku jaskrawego, białego fajerwerku, pozostawiając Niemców na molo bez możliwości wysłania posiłków. Przy odrobinie szczęścia załogi okrętów podwodnych miały być zabrane na małe łodzie motorowe, zanim pływające podwodne bomby wybuchną. Królewska Marynarka Wojenna z 1918 roku nie posiadała żadnych istniejących wcześniej sił specjalnych. Zarówno siły desantowe, jak i załogi okrętów były złożone wyłącznie z ochotników. To byli wybrani z całej floty do tajnej misji Kanadyjczycy, Australijczycy i Nowozelandczycy. Każda część sił szturmowych trenowała i ćwiczyła osobno, począwszy od stycznia 1918 roku. Jedną z niesamowitych rzeczy w tej operacji był brak jakiegokolwiek konkretnego szkolenia lub przygotowania skupionego na faktycznych celach. Nikt nigdy nie pomyślał o przećwiczeniu próby lądowania ludzi ze źle zacumowanego, kołyszącego się okrętu na wysoki i broniony kamienny mur w środku nocy. Dlatego niektóre z późniejszych warunków, jakie napotkali, były w rezultacie brutalnym szokiem. Brytyjczycy mieli do rozwiązania wiele poważnych problemów, nie mając właściwie żadnego doświadczenia w zakresie prowadzenia walki w terenie zurbanizowanym i pokrytym przez infrastrukturę przemysłową. Pojęcia operacje specjalne i komandosi jeszcze nie istniały. Improwizowano więc, często sięgając po rozwiązania intuicyjne bądź oparte na dotychczasowym doświadczeniu bojowym dowódców zdominowanym okopami frontu zachodniego. Uznano, że jedną z najbardziej krytycznych części operacji będzie podejście do portu Zeebrugge, kiedy konieczne było zamaskowanie flotylli przed wzrokiem obserwatorów na lądzie. Dlatego zdecydowano, że należy położyć skuteczną zasłonę dymną. Problem polegał na tym, że w tamtych czasach jeszcze takowej nie wymyślono. Dopiero twórcą tej koncepcji był Wing Commander Arthur Frank Brock z Royal Naval Air Service. Brock to bardzo interesująca postać.
urodzony w rodzinie, która już od XVII wieku produkowała fajerwerki. Od najmłodszych lat przejawiał nadzwyczajne zdolności pirotechniczne. Będąc jeszcze w szkole, wysadził piec, eksperymentując z materiałami wybuchowymi. Pierwotnie wcielony do królewskiej artylerii, został wypożyczony do Royal Navy i formalnie przeniesiony do Royal Navy Voluntary Reserve pod koniec 1914 roku. Był członkiem Rady Admiralicji do spraw wynalazków i badań, założył, zorganizował i dowodził stacją doświadczalną Royal Navy Stratford. Wśród jego wielu wynalazków znalazły się flary morskie, tak zwane Dover Flare, używane w zwalczaniu okrętów podwodnych, oraz antycepelinowy pocisk zapalający mroka, Brock Anti-Zeppelin Bullet. Pierwszy niemiecki sterowiec został zniszczony właśnie przez ten pocisk. W 1918 roku został awansowany do stopnia dowódcy skrzydła, Wing Commander, i odznaczony OBE. Jego najnowszy wynalazek, zasłona dymna lub sztuczna mgła, jak wolał to nazywać, miała zostać wykorzystana podczas ataku na Zeebrugge. Zasadniczo działanie polegało na tym, że odpowiednią mieszaninę chemiczną wstrzykiwano bezpośrednio pod ciśnieniem do gorących rur wydechowych, motorowych łodzi torpedowych i innych małych jednostek lub do gorącej wewnętrznej powierzchni kominów niszczycieli. Dymiło się wtedy jak choroba. Brock oczywiście towarzyszył całej wyprawie i nawet zabrał ze sobą na pokład tajemnicze pudło oznaczone materiał wysoce wybuchowy, nie otwierać, które w rzeczywistości zawierało butelki starego Porto, które wspólnie wypili jego ludzie. 11 kwietnia 1918 roku, gdy wiatr, pogoda, księżyc i pływy były sprzyjające, siły brytyjskie wypłynęły w kierunku belgijskiego wybrzeża przy zachowaniu bezwzględnej ciszy radiowej. Silna eskorta myśliwców uniemożliwiła Niemcom rozpoznanie powietrzne. Keyes dowodził na pokładzie niszczyciela HMS Warwick. Kiedy wiatr zmienił się niespodziewanie i uniemożliwił utworzenie najważniejszej zasłony dymnej, Keyes uznał, że nie ma innego wyjścia, jak tylko wysłać sygnał do powrotu. Siły wypłynęły ponownie 13 kwietnia, ale niesprzyjające wiatry wkrótce po opuszczeniu portu ponownie zmusiły ich do wycofania się. Keyes obawiał się, że przerwane ataki mogły zaalarmować Niemców. I tak się niestety stało. Wreszcie nadszedł ten dzień. Był 22 kwietnia, dokładnie w przeddzień święta świętego Jerzego, patrona Anglii. Tego popołudnia brytyjskie, rozproszone siły zaczęły wypływać w morze. O 7:30 wieczorem flotylla została zebrana i skierowała się w stronę belgijskiego wybrzeża. Gdy zapadła noc, kontradmirał Keyes na niszczycielu Warwick zasygnalizował flocie stary, tradycyjny okrzyk bojowy: St. George for England! Święty Jerzy dla Anglii! Dowódca krążownika Vindictive, komandor Arthur Carpenter, zasygnalizował w odpowiedzi: May we give the dragon's tail a damn good twist! Co w bardzo dowolnym tłumaczeniu znaczy: dajmy im popalić lub pokażmy im, gdzie raki zimują. Tuż
Przed północą, gdy Vindictive znajdował się zaledwie ćwierć mili od mola, północny wiatr zmienił się nagle i przyjazna sztuczna mgła rozwiała się dokładnie wtedy, gdy była najbardziej potrzebna. W jednej chwili morze wokół okrętów zagotowało się od wybuchów niemieckich pocisków. Carpenter rozkazał całą naprzód, obierając najkrótszy kurs na wyłaniającą się przed nim kamienną ścianę. Niemieckie pociski wchodziły jak w masło w niezgrabny stary krążownik, zabijając ludzi zarówno wśród załogi, jak i desantu, a górne partie okrętu zamieniły się w stalowy chaos. Płomienie strzelały z ziejących otworów w kominach, pokład i nadbudówka płonęły od trafień pociskami wroga, przeplatane jedynie wybłyskami z luf jego własnych dział. Carpenter zbliżył Vindictive jak tylko mógł najbliżej do mola, gdzie przynajmniej jego kadłub był chroniony przed potokiem ognia z Zeebrugge. Dowódca robił co tylko mógł, ale Vindictive wciąż był zbyt daleko od mola i na dodatek znacznie dalej od przewidywanego miejsca lądowania. Nagle z mroku nocy wyłoniły się przysadziste sylwetki promów Iris i Daffodil, które już otrzymały trafienia niemieckich dział, ale stale parły w stronę mola. Kapitan Daffodil, porucznik Harold G. Campbell, ranny i na pół oślepiony, mimo to dostrzegł kłopoty Carpentera i zgrabnie skierował swój mały statek dziobem na prawą burtę krążownika, mocno dociskając Vindictive do falochronu. Krążownik opuścił swoje trapy na szczyt mola. Tylko 2 z 18 były nadal nieuszkodzone. Żołnierze, biegnąc po dziko podskakujących deskach, aby dotrzeć do parapetu mola, wpadli w burzę ognia, która natychmiast spowodowała poważne straty. W porcie brytyjskie łodzie motorowe pędziły przez grat stali, zrzucając pływaki z dymem kilka metrów od niemieckich baterii. Jedna z łodzi storpedowała niemiecki statek próbujący opuścić port. Inna wysłała torpedę w niszczyciel zacumowany wewnątrz przy falochronie. Jeszcze inne wdarły się do portu, aby ostrzeliwać cele z moździerzy wokół wewnętrznego łuku mola, skracając zasięg do zaledwie 50 metrów. Niemieccy artylerzyści skupili całą swoją uwagę na Vindictive i nie dostrzegli przestarzałego brytyjskiego okrętu podwodnego C-3. Drugi z okrętów podwodnych, C-1, wszedł na mieliznę i nie wziął udziału w akcji. C-3, wychodząc na powierzchnię, staranował podpory wiaduktu. Zawierał w sobie 5 ton materiałów wybuchowych. Jego szkieletowa załoga ustawiła bezpiecznik opóźniający. Pod ciężkim ostrzałem wsiedli do małej łódki. Po dłuższej chwili wiadukt eksplodował pomarańczowym błyskiem płomieni. Dzięki poświęceniu desantów i okrętowi podwodnemu C-3 okręty blokujące były już w połowie drogi do celu, zanim Niemcy zareagowali. Z zasłony dymnej wyłoniły się 3 okręty HMS Thetis, Intrepid i Iphigenia. Ich misją było przedostać się przez niemiecki ostrzał do ujścia kanału, który wpadał do portu Zeebrugge. Będący pod ciężkim ostrzałem Thetis wplątał swoje śruby w rozciągniętą sieć przeciw okrętom podwodnym. Pozbawiony możliwości zawrócenia, uszkodzony ogniem artylerii, Thetis osiadł na mieliźnie. Intrepid, skręcając, aby zablokować kanał, odkrył, że jest on szerszy niż długość jego okrętu. Iphigenia została zatopiona prawie równolegle do pogrążającego się w falach Intrepid.
załogi zatopionych krążowników, ewakuując się na małych łódkach, zostały zabrane przez łodzie motorowe. Tymczasem na molu piechota morska toczyła zażartą bitwę w pełnym zwarciu. Na Vindictive dowódca komandor Carpenter dał w końcu sygnał do odwrotu. Niosąc ze sobą rannych, ocaleni wycofali się na Vindictive i na dwa promy. Wszystkie jednostki jakimś cudem nadal utrzymywały się na powierzchni. Niszczyciel HMS North Star, aby osłaniać ich odwrót, zbliżył się do mola, strzelając z dział i torped. Został wielokrotnie trafiony i zaczął tonąć. Około 150 minut po oddaniu pierwszych strzałów atak na Zeebrugge dobiegł końca. Keyes w międzyczasie otrzymał złe wieści z Ostendy, zaatakowanej równocześnie. Dwa okręty blokujące HMS Sirius i Brilliant co prawda zostały zatopione, ale nie dotarły do planowanych lokalizacji. Plan nie przewidywał dla ochotniczych załóg dodatkowych nawigatorów znających port w Ostendzie. Krążowniki po prostu pogubiły się w ciemnościach, nie docierając do celu. Pomimo, że niemiecki opór był tam znacznie mniej intensywny niż w Zeebrugge. Cała akcja bezlitośnie odsłoniła braki w planowaniu i przygotowaniu takich i podobnych akcji. Pierwszą i to bardzo bolesną lekcją była potrzeba posiadania odpowiednich i szybkich środków faktycznego dostarczenia desantów na suchy ląd. Potrzeba konkretnych i jasno określonych celów dla poszczególnych grup desantowych w przeciwieństwie do bardziej ogólnych i zbiorowych rozkazów w Zeebrugge. Takich jak desant piechoty morskiej powinien wywołać chaos i zamieszanie wśród obrońców. I w końcu, co nie mniej ważne, potrzeba odpowiedniej osłony powietrznej. Ten ostatni szczegół był kolejnym elementem akcji w Zeebrugge, który tego dnia kompletnie nie zadziałał. Chociaż w wąskiej części kanału zatopiono dwa blokujące okręty, ale nie znajdowały się one we właściwych pozycjach. A demontując dwa filary w falochronie w pobliżu Intrepid i Iphigenia, Niemcom udało się otworzyć kanał wokół przeszkody. Blokada działała więc tylko przez kilka dni, po czym okręty podwodne mogły przedostawać się obok wraków w czasie przypływu. Ze wszystkich małych okrętów biorących udział w ataku tylko dwie łodzie motorowe zostały utracone w wyniku niemieckiego ognia. W obu przypadkach większość załóg została uratowana przez inne jednostki Royal Navy. Niszczyciel North Star, wspierający atak zaledwie 400 metrów od końca mola, został uszkodzony ogniem artyleryjskim. Pomimo usilnych prób odholowania go przez siostrzany niszczyciel Phoebe, North Star został w końcu porzucony, a jego załoga uratowana przez Phoebe. Wszystko było już skończone, z wyjątkiem powrotu do domu. Vindictive dotarł do Dover o 8 rano następnego dnia. 5 godzin później Daffodil został odholowany przez niszczyciel Trident, a Iris dotarł do domu późnym popołudniem z poważnym przegłębieniem na dziób, ale poruszając się o własnych siłach. Keyes był zdecydowany wykorzystać resztki sił szturmowych do zablokowania Ostendy, mimo że element zaskoczenia został oczywiście utracony. Jeszcze dwukrotnie Keyes i cała ekipa wracali do Ostendy. Przy drugiej próbie w nocy z 11 na 12 maja Vindictive, pospiesznie połatany, został zatopiony w kanale portu w Ostendzie,
ale pojedynczy okręt blokujący nie wystarczył, aby skutecznie zablokować kanał. Trzecia próba, zaplanowana na czerwiec, została w końcu odwołana. Powracający do Wielkiej Brytanii uczestnicy rajdu byli witani jako bohaterowie. Keyes został odznaczony komandorią Orderu Łaźni. Triumfalne komunikaty zostały przekazane za pośrednictwem prasy opinii publicznej. Sukces był wówczas niezwykle potrzebny brytyjskiemu dowództwu oskarżanemu o utratę inicjatywy na froncie lądowym podczas rozpoczętej 21 marca tzw. ofensywy wiosennej. Niepowodzeniu w Ostendzie niemal nie poświęcono uwagi, stwierdzając, że mniemany sukces w Zeebrugge spowoduje znaczące zmniejszenie presji ubotów na brytyjską żeglugę. Prawda, od początku jasna dla wojskowych, przedstawiała się inaczej. Okupiony znacznymi stratami rajd nie spowodował blokady sił stacjonujących w Brugge. Cały czas miały one otwarty, dłuższy wprawdzie i trudniejszy nawigacyjny kanał do Ostendy. Ale już 25 kwietnia mały okręt podwodny UB-16, ostrożnie manewrując przy wysokiej wodzie, zdołał wyminąć połowiczną blokadę Zeebrugge i wyjść w morze. Brytyjskie straty według oficjalnego raportu Keyesa wynosiły 176 zabitych, 412 rannych, co najmniej kilku zmarło z ran jeszcze na pokładzie okrętów i 49 zaginionych. Oprócz zatopionych okrętów blokujących i C3 utracono niszczyciel North Star i dwa kutry typu ML. Spośród 1700 ludzi biorących udział w operacji, historyk SF Wise odnotował w 1981 roku, że 300 zostało rannych, a ponad 200 zginęło. Inny autor, Kendall, podał liczbę 227 zabitych i 356 rannych. Pośród zabitych był również Wing Commander Frank Brock, człowiek, który wymyślił i dowodził stawianiem zasłony dymnej. Niemcy ponieśli straty w postaci 8 zabitych i 16 rannych. Pomimo to rajdy na Zeebrugge i Ostendę stały się legendą nie tylko dla Brytyjczyków, ale także pozostałych aliantów. Według opinii publicznej była to akcja, która wykazała prawdziwy charakter Royal Navy z przejawieniem własnej inicjatywy bez oczekiwania na ruchy przeciwnika, o co flota była oskarżana przez całą wojnę. Przejawem tego było przyznanie dla uczestników walk w Zeebrugge aż 8 Krzyży Wiktorii, najwyższego brytyjskiego odznaczenia za męstwo, więcej niż podczas jakiejkolwiek innej akcji tej wojny o porównywalnej skali. Oprócz Victoria Cross posypał się jeszcze grad innych medali i wyróżnień. Motywacja i szaleńcza nieraz odwaga tych, którzy przeprowadzili atak na Zeebrugge, nie zastąpiły błędów w improwizowanym planowaniu, przygotowaniu wywiadowczym pola bitwy oraz poprzedzającym go szkoleniu i próbach. Ogromne bohaterstwo nie zapobiegło ciężkim stratom i nie przyniosło decydujących rezultatów. W następnych latach Brytyjczycy, zwłaszcza Królewska Marynarka Wojenna, odwrócili się od operacji specjalnych. Skoro cała wielka machina propagandowa została puszczona w ruch w Wielkiej Brytanii, atak na Zeebrugge został przedstawiony światu jako oszałamiający sukces i wielki triumf, pomimo że operacja w Ostendzie zakończyła się całkowitym niepowodzeniem. Wpływ na morale aliantów po ataku na Zeebrugge był znaczny.
Winston Churchill, ówczesny brytyjski minister amunicji, napisał, że może on zostać uznany za najwspanialszy wyczyn zbrojny Wielkiej Wojny. Bohaterstwo zaangażowanych osób było zdumiewające. Cały czas podkreślano, że choć atak nie odniósł oczekiwanego sukcesu, nie można pozwolić, aby umniejszyło to odwagę i bohaterstwo jego uczestników. Duch ocalałych był niesamowity. Bezinteresownie troszcząc się o siebie nawzajem podczas trudnej podróży do domu, ich duma przezwyciężyła większość bólu. W takiej atmosferze dowodzący tą grupą desperatów musiał być również traktowany jak prawdziwy bohater. Kontradmirał Roger Keyes po akcji został komandorem Orderu Łaźni, brytyjskim odznaczeniem wprowadzonym przez króla Jerzego już w 1725 roku. Trochę to dziwne, bo to on był odpowiedzialny za planowanie i przygotowanie akcji, której jedynym skutkiem było ponad 600 ofiar zabitych, rannych i zaginionych przy prawie znikomych niemieckich stratach. Wygląda na to, że aby podnieść morale, wysłano na śmierć setki młodych ludzi w źle zaplanowanej i jeszcze gorzej przeprowadzonej akcji. I co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, głównodowodzący, odpowiedzialny za błędne przygotowanie ataku, zostaje awansowany i nagradzany. Taki to dziwny chichot historii. W 1931 roku Henry Newbolt, oficjalny historyk, wyjaśnił, że przed atakiem dwa okręty podwodne, niemieckie okręty podwodne, codziennie wpływały do baz we Flandrii lub je opuszczały i kontynuowały to w tym tempie przez tydzień po ataku. Starym krążownikom udało się zablokować kanał tylko na bardzo krótki okres czasu. Po kilku dniach Niemcom udało się częściowo udrożnić kanał w Zeebrugge przez wybicie dodatkowego przejścia w jednym z falochronów, co całkowicie zniweczyło brytyjskie wysiłki. Niemcy byli wtedy w stanie przemieszczać okręty podwodne wzdłuż kanału obok okrętów blokujących podczas przepływu. Podsumowując, sprawna maszyna propagandowa, która działa już od wielu lat, jest w stanie wmówić ludziom, że nawet jeżeli przegrywamy, na przykład wojnę, to ją tak naprawdę wygrywamy. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.